Cześć, dzień dobry. Mamy 26 lutego, godzina 6:50 już wstałem, kurde, o 5:50. Godzinę po prostu zmarnowałem. A tego vloga zaczynamy nietypowo, bo zaczynamy od znalezienia niebieskiej róży. Opowiem wam po drodze, co ja. Wodę mamy, drzwi zamkniemy. Dobra, słuchajcie, cały dzynk polega na tym, że spytałem ostatnio Pauli, jakie kwiatki lubi i powiedziała mi róże niebieskie. Wpisuję w Google, gdzie kupić róże niebieskie i wychodzi na to, że takich nie ma, nie istnieją po prostu. No i teraz pytanie. Jak dziewczyna może lubić kwiatki, które nie istnieją? Zrobiłem research, podzwoniłem, popytałem, okazało się, że róże niebieskie można kupić, tylko że po prostu ludzie je farbują w jakiś tam sposób. No ale żeby taką różę dostać, to trzeba czekać z tydzień. Podzwoniłem chyba w 500 różnych kwiaciarniach, okazało się, że jedna pani jest w stanie mi zrobić na piątek, czyli to jest po pojutrze, czy tam pojutrze, ale Paula przylatuje w czwartek i chce, żeby ta róża już była. Dlatego pojechałem sam do Leroy Merlin, kupiłem niebieski spray, no i starałem się jakby samemu stworzyć niebieską różę. Kupiłem białą, spryskałem ją niebieskim sprayem, żeby była niebieska. No powiem wam, że efekt nie jest fenomenalny. I dowiedziałem się, że taką różę można kupić na giełdzie kwiatowej, która jest otwarta od 4:00. Jest już po 6:00, kurczę, bo trochę zaspałem, przyznam się. Od 4:00 do 12:00. Dlatego zaraz wbijam w Navi i lecimy. Kupuję różę. Na 90% jej nie będzie, ale czego się nie robi dla dziewczyny, nie? No. Dlatego ty, chłopaku, jeżeli nie wiesz, co zrobić, to kup niebieską różę. Będzie zadowolona. Albo czarną, bo czarnej też nie ma. No dobra, nawigacja już wbita. Róża to jest pierwsza rzecz, tak naprawdę mniej ważna w tych vlogach, bo te vlogi są troszkę o czymś innym, aniżeli o szukaniu niebieskiej róży, tak? Więc, kurde, źle pojechałem. Ja pierdziu! No i tak to jest, robić vloga i nagrywać. I zaraz mi napiszecie jeszcze, że to jest niebezpieczne. No i macie rację, bo jest. Ale spoko, Franki ogarnia, wszystko bezpiecznie, tutaj się zatrzymamy, cyk, nawrócimy sobie, nie ma tego złego. Słuchajcie, główna sprawa, o której chciałem porozmawiać, to może w domu nagram. Lecimy najpierw po róże. No dobra, przyjechaliśmy na giełdę kwiatową i lecimy szukać niebieskiej róży. Już mnie chcieli wpuścić, bo nie mam z przodu rejestracji. W sensie jest, ale za szybą, a wymagana jest tam, gdzie powinna być rejestracja, no. Ja tego nie posiadam. Dobry, niebieskie róże szukam. Nie macie niebieskie róże? Dobra. Przepraszam, niebieską różę u pani dostanę? Wyrabową? Nie, taką prawdziwą, tylko jakby zafarbowaną. Aha, no dobra, dobra, to dziękuję, bo już tak szukam niebieskie. Dobra, dziękuję pięknie. Tamtędy? Dobra. Dzień dobry, niebieską różę może u pana dostanę? Niebieską. W ogóle myślicie, że jest możliwe niebieską różę dostać? Teraz ciężko. Słabe. Zobacz tu pierwszy pawilon. Dobra. To powiem wam, ciężko będzie chyba znaleźć niebieską różę. Idziemy na kolejną halę. Dobry, niebieską różę dostanę tutaj u pana? Nie ma, dobra. Nie, róże szukam, wie pan. Dzień dobry, niebieską różę u pani dostanę może? Dobra, dziękuję. Niebieską różę u pana dostanę może? Dobra. Ludzie patrzą na mnie jak na debila. Dzień dobry, dostanę u pana może niebieską różę. Albo pani. Nie? Lecimy dalej. Dzień dobry, szukam niebieskiej róży. Słabo. Wszyscy mi to mówią. Dobra, dziękuję. No dobra, nikt nie ma, lecimy dalej. Dobry, niebieskie róże szukam. Macie państwo? Dobra, dzięki. Dzień dobry, niebieską różę u pana dostanę może? Dobra, dziękuję. O Jezu, to będzie misja tysiąclecia chyba. Dzień dobry, szukam niebieskiej róży. Mają państwo może? Dobra, dziękuję. Dzień dobry, szukam niebieskiej róży.
bezpośrednio. To mnie zaskoczyliście, bo tak chodzę, wszyscy mówią, że... Bo to jest pod zamówienie. No, tak wszyscy mówią, no. Tak, pod zamówienie. Akurat mamy klienta, który nam to zamówił. Aha. I jutro na pewno przyjedzie. Znaczy, no mogę być o byle której tak naprawdę. Koło której najlepiej przyjechać? Zobaczymy, ile przyjedzie tego. Jasne, dobra. No mówię, przejdę się jeszcze naokoło, jak nikt nie ma, to zaraz wracam. No wszyscy mi to mówią, ale państwa znalazłem. Dobra, dzięki. No, powiem wam, jest iskierka nadziei, jest iskierka nadziei. Ale jazz będzie niesamowite. Dobra, tak naprawdę przejdziemy jeszcze się przez halę, jeżeli nikt nie ma, to wrócimy do tamtych chłopaków i zamówimy na jutro. Tutaj już są kwiaty sztuczne, więc to nie moja baja, więc chyba wracamy do chłopaków tam na końcu. No ale nie źle, jest iskierka. Słuchajcie, wyszła mała lipka, bo chłopacy, którzy mówili, że będą mieli niebieskie róże jutro, nie do końca mogą je mieć. W sensie mają zamówione 40 róż, ale mają na to klientkę. Myśleli, że będzie w stanie domówić kolejne 40, ale zadzwonili do szefowej, no i okazało się, że już po prostu róże są w transporcie i nie ma opcji domówić na jutro, więc podziękowałem. Ale zapytałem, jak się farbuje takie róże. Okazało się, że nie jest to tak... Znaczy, no trochę jest skomplikowane, ale nie do końca. Wystarczy po prostu zwykłe róże, takie białe, żółte, troszkę wysuszyć, czyli zostawić na pół do dnia bez wody i później włożyć je do wody zabarwionej na niebiesko, po prostu z barwnikiem niebieskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nic nie wyjdzie, no to trudno. Dałem też numer telefonu do mnie, żeby zadzwonili, jeżeli klientka nie będzie chciała odebrać tych róż. Może nie będzie chciała, to wtedy będziemy mieli róże. Franki wrócił już z kwiatami do domu. Mam, proszę ja ciebie, 2, 4, 6, 20 kwiatków. Mam nadzieję, że uda się je zafarbować. Robię sobie śniadanie, zrobię sobie tosty, zaraz siądę na kanapę i pogadamy o rzeczach tych bardzo istotnych, dobra? 2 minutki. Witam was bardzo serdecznie, pozdrawiam was, trzymając 2 super jebitnie dobrze tościki. Zobaczcie, tutaj jest jajeczko na górze, w toście mamy szynkę, mamy bazylię, chyba, nie wiem co to, ja się na warzywach nie znam, ogórek, papryka, cebula i trochę szynki. Więc zaraz będziemy to wcinać, ale, zanim zacznę, o czym chciałem pogadać. Otóż, następne 3, albo nawet 4 odcinki tej całej serii będą skupione na przygotowaniach bokserskich do charytatywnej gali bokserskiej, która odbędzie się 3 kwietnia na stadionie wrocławskim. Jest organizowana, ta gala jest organizowana przez Cancer Fighters, czyli fundację, którą wspieram, odkąd ona tak naprawdę powstała. 2 zbiórki już zrobiliśmy dla niej. Pierwsza zbiórka przyniosła zysk rzędu 53 tysiące, druga 8 z hakiem, czyli ponad 60 tysięcy udało się uzbierać. Nie inaczej jest tym razem. Tym razem każdy z zawodników ma za zadanie zrobić zbiórkę i zebrać minimum 500 zł. Ja wczoraj wypuściłem tą zbiórkę. Mamy dzisiaj mamy 26 lutego. Wczoraj wypuściłem zbiórkę. W przeciągu 2 dni uzbierała 4000 zł, więc idzie nam zajebiście. Miało być 500 zł, jest 4000. To wszystko dzięki wam, po prostu moja ekipa na Insta jest najlepsza. Pod spodem, pod tym wideo będziecie mieli linka do zbiórki. Jeżeli ktoś jeszcze nie wpłacił złotówki, 5, 2 czy tam 10, ile tam kto może, to naprawdę szczerze zachęcam i szczerze proszę o to. Chciałbym dozbierać przynajmniej do 50 tysięcy. Ja wiem, że to się uda, ale wolę prosić, bo do gali jest miesiąc, więc ja wiem, że na pewno z 5 tysięcy uzbieramy. Ale hej, celujmy po więcej w takim razie. Tak jak już wspomniałem, 3 kwietnia, Stadion Wrocławski, bijemy się w formie... To jest forma bokserska, czyli tylko ręce pracują. Zero nóg, zero zapasów, zero parteru. To nie jest sport, który ja tak naprawdę zacząłem uprawiać od jakiegoś czasu. Jest to totalnie jakby wąska dyscyplina, czyli muszę się przez ten miesiąc przestawić. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Mam fantastycznych znajomych, którzy po prostu boksują, którzy mi pomogą w tym. No i super, no i zachęcam państwa, jeżeli chcielibyście przyjść, obejrzeć taką galę bokserską, to również pod spodem na dole
będą linki, będzie informacja jak kupić bilety. Ja tylko przypominam, 3 kwietnia 2020, Franciszek Ruma, gala bokserska, charytatywna gala bokserska stworzona przez Cancer Fighters. Ale ja się nagadam, co? No i tyle, no i po prostu będę wam pokazywać przygotowania do momentu, aż wyjdę na ring. Miejmy nadzieję, że pokażę dobrą walkę. Rywala jeszcze nie znam, poznam prawdopodobnie na ważeniu, więc trzymajcie za mnie kciuki. Ja wcinam swoje tosty i widzimy się na treningu, bo zaraz lecę. Peace, yo! Uśmiechnij się chociaż. Tak mówiłeś, że tęskniłeś. Runajero, co dzisiaj robimy? Może jakąś obwodóweczkę zrobimy pierwszą. Zrobimy obwodóweczkę pierwszą, no. Ale to siłóweczka siedzi tutaj. Łapa siedzi, tak, siedzi łapa. To idę się rozgrzewać. Nie, więc co, kopali mnie trochę tutaj wczoraj. Coś mnie boli, tak czuło. Pokażę wam trik, co zrobić, jak jesteście kaleką. Macie problem z kolanem. Jak macie problem z głową, to też możecie próbować. Dobra, chyba odwiązuję, co? Już? Czy nie? Już? Nie wiem. Nie czuję ciebie. Trenero wymyślił mi jakiś obwód dziwny. Proszę bardzo, już jest włączona nagrywa. You'll be dead in me. You'll be dead to me. To był 24 z ilu? Karta pamięci wyczyszczona, to tak miało być? Tak. Good job. Uśmiechnij się. No, taki wesoły trenero, nie? Dobra, robota zrobiona. Trochę zmęczony jestem. Ale tylko trochę. Więc lecę do domu. Zjem sobie obiadek. Dzisiaj już staram się czysto jeść, więc zjem normalnie mięsko, zjem normalnie porcję warzyw, jakiś makaron albo ryż, albo ziemniaki. Zobaczę, na co będę miał ochotę, jak dojadę do domu.
Słuchajcie, jaka faza. Właśnie dzwoniła do mnie pani. Kurde, no. O. Właśnie dzwoniła do mnie pani, że te niebieskie kwiatki, na które poluję od rana, w sensie od wczoraj tak naprawdę, że będą dostępne jutro, więc muszę pojechać samego rana o godzinie 6 na giełdę i będą kwiatki. Tutaj suszę sobie już te żółte, te takie białawe, co kupiłem wcześniej. A tu jest jeszcze ta niebieska. No, ale jak niebieskie będą dostępne jutro, to będą dostępne, więc super, ja jestem mega zadowolony. Paula dostaje niebieskie kwiatki, niebieską różę. W ogóle co za jaja, ty. Widzicie, jak się coś chce zrobić, to można zrobić, nie? Wystarczy tylko trochę włożyć w to wysiłku i cyk. Dobra, ja jestem już po treningu, idę sobie teraz pogotować. Zrobię tak, jak mówiłem wcześniej, kurczaka z ryżem i warzywami. Standardowy posiłek dnia, to już ponad miesiąc, więc stęskniłem się za nim. Zaraz. Widać mnie, czy mnie nie widać? Mam nadzieję, że mnie widać. Dobra, miałem iść się umyć, ale stwierdziłem, że że najpierw zjem, później się umyję, bo jestem po prostu taki głodny. Dzisiaj easy. Kurczak. Mamy ryż. I mamy warzywa. I powiem wam, to jest wszystko to. 3 składnikowo, 3 składnikowy obiad. Do tego daję ketchup Cicala Foam. I mam praktycznie pół dnia jedzenia z głowy. Ja się zabieram za gotowanie. Zobaczcie, w ogóle jestem człowiek kwiatek, nie? Tutaj kwiaty, człowiek kwiatek. Prawdopodobnie zobaczymy się na treningu, choć nie obiecuję, czy będę w stanie coś nagrać. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, to przepraszam. Wjeżdża kolejny posiłeczek, tym razem jest to banan z migdałami, z orzechami nerkowca i 2 serki, 2 skyry. No to tak, posypałem to trochę cynamonem, zobaczymy, czy to dobre, czy to zjadliwe. Jemy, a ja skręcam vloga, którego już widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam jest. Pozdro. No dobra, przyznam wam się bez bicia, miałem dzisiaj iść na boks do WCA na 19.30, ale tak zamuliłem pałę, bo po prostu robiłem tutaj dużo rzeczy na komputerze, skończyłem właśnie filmik, skończyłem właśnie nowego vloga i tak zamuliłem pałę, że nie poszedłem na ten boks, dlatego pójdę sobie na siłownię Impuls, która tutaj jest niedaleko mojego mieszkania i tam sobie zrobię kilka rund na worku. No i tyle to by było na dzisiaj, tak? Tu wrzucam właśnie vloga. 30% się wrzuciło, więc dzisiaj wieczorkiem. No już go pewnie obejrzeliście kilka razy, więc mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli się nie podobał, o zobaczcie, pranie tam robię, w ogóle taki burdel mam w mieszkaniu. Jeżeli się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to w dół. Ja się zbieram, idę zrobić sobie te kilka rund na worku. No i co, wrócę, zjem kolację i tyle by było na dzisiaj, nie? Widzimy się na siłowni. Around, don't get caught in the mosh pit. Get fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow.